Dzisiaj mija 36. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Samorządowcy z Jarocina już wczoraj w trakcie trwania sesji Rady Miejskiej złożyli kwiaty pod pomnikiem Solidarności. Znaczenie tamtych dni przypomniała Lechosława Dębska, wiceprzewodnicząca Rady. Bez żadnych konsultacji społecznych, bez żadnych porozumień społeczeństwo się buntowało. W roku 76 dochodzi do wybuchu rozruchu w Ursusie, w Radomiu, niestety krwawo stłumiony. Strajki zakończono o godzinie 16 31 sierpnia 1980 roku, podpisując dokument końcowy porozumień na terenie Stoczni Gdańskiej.